Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Za nami 20. kolejka spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. O tym, co się działo w tej serii spotkań, a także w następnych dniach w rozgrywkach kobiecych będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Katarzyna Kołodziejska. Witam. Dzień dobry Państwu. Co do ostatniego meczu, no ze startem Lublin, startem Elbląg oczywiście, mówiło się o tym meczu, że to jest taki pojedynek z podtekstem. Sporo transferów w obie strony przed sezonem i tak spodziewaliśmy się tutaj sporych emocji. Trzeba powiedzieć, że tych emocji w tym spotkaniu nie zabrakło. Nie zabrakło, ale chyba bardziej tych negatywnych, gdzie i jedna i druga drużyna popełniała bardzo dużo błędów. I myślę, że nie był to ciekawy mecz pod tym względem. Był brzydki i ciężko przegryźć taką porażkę, ponieważ mając przeciwnika na talerzu, można powiedzieć, nie potrafiłyśmy dobić go i pokonać tak i zdobyć te dwa punkty, które myślę, że by nam bardzo się przydały. Oczywiście mówimy tutaj o własnym atucie, własnej hali, mówimy tutaj o własnych kibicach, ale z drugiej strony przez całe spotkanie to wy goniłyście rywala, a nie rywal gdzieś tam musiał was gonić. No rzeczywiście tak było, ale myślę, że my grałyśmy troszeczkę jakby bojaźliwie. Tak jak mówimy o tym meczu z podtekstem, że troszeczkę tych zawodniczek się wymieniło nam, ale Monika Aleksandrowicz na początku bardzo dobrze weszła w ten mecz, rzuciła kilka bramek. Michałów, przepraszam, bo jeszcze po panieńskim, ale myślę, że czy to była tego wina? Nie. Zagrałyśmy bardzo niemądrze i nie wiem, czy brakowało skupienia, brakowało właśnie czegoś takiego, ponieważ w przewadze 6-4 nie zdobyć żadnej bramki, to już jest coś, to już znaczy, że coś jest nie tak. Pani trener podkreślała właśnie tą sytuację, to była sytuacja z drugiej części meczu, kiedy w zasadzie można powiedzieć, że i ta gra defensywna zaczęła funkcjonować w waszym zespole. Zaczęliście w końcówce odrabiać błyskawicznie straty, dogoniłyście praktycznie rywala na to jedno trafienie, no tego trafienia zabrakło, żeby chociażby ten mecz zremisował. Ale tak naprawdę to ten mecz w dużej mierze ustawiła pierwsza część pojedynku, kiedy to start w dużej mierze wypracował sobie sporą przewagę. Myślę, że schodząc z boiska w pierwszej połowie tam z trzema czy czteroma bramkami przewagi to nie jest dużo. Mamy 30 minut na odpracowanie. Myślę, że więcej nawet bramek uda się odpracować w takim czasie. Ale rzeczywiście to była ta druga połowa, gdzie ten wynik toczył się bramka za bramkę i brakowało właśnie tych straconych, które straciłyśmy, tak, piłek, żeby to zamienić właśnie na bramkę i zrobić ten krok w przód i zdobyć prowadzenie nad startem. Myślę, że wtedy może byłoby troszeczkę łatwiej, troszeczkę w głowach by się poprzestawiało i jakoś byśmy dobrnęły do końca i właśnie zdobyły te dwa punkty. W zasadzie tak patrząc na tabelę, to może być tak, że zaraz tutaj w playoffach się spotkacie z tą drużyną. Tak, najprawdopodobniej tak będzie, jeżeli jest taka możliwość, że zagramy jeszcze z miejsca piątego, ale to też będzie zależało od tego, czy Wistel przegra dwa mecze, tak, te dwie kolejki ostatnie. I myślę, że jeżeli myślimy o tym, żeby być w tej czwórce, żeby walczyć o medal, to czy będziemy grać ze startem, czy z Zagłębiem, czy może z Lublinem, to trzeba wygrać taki mecz, pojedynek ten, tak, bo to będzie mecz i rewanż i myśleć dalej o tej czwórce. Najpierw relacja z tego, co się działo w 20. serii spotkań. Energa ZS Koszalin mierzyła się na własnym parkiecie z zespołem startu Elbląg, a także podsumowanie tego, co mieli do powiedzenia trenerzy, zawodniczki po tym spotkaniu i oczywiście podsumowanie całej kolejki, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. W 20. kolejce spotkań Energa ZS Koszalin mierzyła się przed własną publicznością ze startem Lublin. Nasza drużyna w 2016 roku przegrała tylko jedno spotkanie w 19. kolejce z MKS-em Lublin. Dlatego wydawało się, że dojdzie do emocjonującego starcia. Tak też było. Początek spotkania należał jednak do zespołu przyjezdnego. Start mocno zaatakował i prowadził po pierwszych akcjach. Jednak gospodynie szybko odrobiły stratę. Nasze zawodniczki doprowadziły do remisu 4-4. Później jednak pierwsza część meczu przebiegała pod dyktando drużyny przyjezdnej. Zespół z Elbląga prowadził nawet 15-11. W końcówce pierwszej części naszemu zespołowi udało się zmniejszyć dystans do 3 trafień. Na długą przerwę zespoły schodziły przy wyniku 16-13 dla startu.
Początek drugiej odsłony to zdecydowany atak drużyny koszalińskiej. Nasze zawodniczki wyrównały stan rywalizacji na 16-16, jednak w kolejnych minutach to ponownie zespół przyjezdny zdominował konfrontację. Wypracował sobie 3-bramkową przewagę na wynik 19-16. Chwilę później już było 21-17 i to była najwyższa przewaga startu. Do końca spotkania nasz zespół starał się odrobić stratę. W ostatniej minucie przegrywał różnicą jednego trafienia. Nasz zespół miał piłkę i miał okazję ku temu, by wyrównać stan rywalizacji. W ostatnim rzucie Monika Michałów trafiła w poprzeczkę i ostatecznie to start cieszył się ze zwycięstwa 28-27. Najskuteczniejsze zawodniczki tego spotkania to w naszym zespole Romana Roszak, zdobywczyni 5 bramek, 4 dorzuciła Hanna Sondaj. Dla gości 11 bramek zdobyła Sylwia Lisewska. Jesteśmy zadowoleni z 2 punktów, które tutaj zdobyliśmy. Na pewno nie było to łatwe spotkanie. Zawodniczki się znały. Taki jeszcze smaczek z tamtego sezonu. Dosyć spora wymiana zawodniczek. To też dawało troszkę kolorytu temu meczowi. Cieszymy się z 2 punktów. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy teren. Mimo wielu sytuacji, jakoś nerwowa ta końcówka, ale bierzemy to, co jest. 2 punkty w takiej końcówce nerwowej troszeczkę, ale po to tutaj przyjechaliśmy i to jest cel, który mieliśmy zrealizować i to się stało. Dziękuję zespołowi i tutaj gospodarzy za bardzo twardy mecz, natomiast bez takich złośliwości, jakiś taki prowadzony raczej w duchu fair play. Żałujemy, że te 2 punkty nie zostały u nas w Koszalinie. Dziewczyny wyglądały na boisku na zmęczone i miały prawo tak wyglądać, bo w sobotę byłyśmy w Lublinie, ciężka podróż w jedną, w drugą stronę, przełożony mecz w środę, gdzie powinien odbyć się w sobotę, jednak nie usprawiedliwia nas to, że grając 6-4 nie potrafiłyśmy zdobyć bramki. W obronie popełniłyśmy bardzo dużo błędów, co się zemściło, co Ambrożanki wykorzystywały. Koszalin zawsze był ciężkim terenem, ja zawsze lubiłam to grać, przyznam się. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, co potwierdzi wynik. Jako zespół zagraliśmy dobrze w obronie dzisiaj. Gdzieś mieliśmy swoje przestoje, ale te przestoje były, powiedzmy, może krótsze, może nie tak kosztowne jak w ostatnich meczach i uważam, że zasłużenie wygraliśmy. Spodziewałyśmy się zaciętego pojedynku, wiedziałyśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Ale przyznam szczerze, że liczyłyśmy na wygraną. My chciałyśmy bardzo się odkuć za przegraną, za porażkę dosyć wysoką w Elblągu. Bardzo kiepska pierwsza połowa na pewno w naszym wykonaniu. Za łagodnie dziewczyny z Elbląga oddawały rzuty bez żadnej presji. No tak nie można grać w obronie z takim przeciwnikiem, jeśli liczymy na zwycięstwo. W drugiej, no, goniłyśmy przez cały mecz, w drugiej połowie miałyśmy szansę. Tak jak trenerka wspomniała, miałyśmy podwójną przewagę i nie byłyśmy w stanie tego wykorzystać, a był to, myślę, że przełomowy moment i mogłyśmy wyjść w końcu na prowadzenie. Niestety nie udało się. Oto komplet wyników 20. kolejki spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Energa AZS Koszań przegrywa ze startem Elbląg 27-28. AZS Łączpol AWFIS Gdańsk wygrywa na wyjeździe z UKS-em PCM Kościerzyna 29-24. MKS Lublin pokonał na wyjeździe Piotrkowie 29-17. Zagłębie Lubin wygrało z Wistalem Gdynia 31-30. Pogoń wygrała z Olimpią Beskid Nowy Sącz 31-24. Ruch pokonał na wyjeździe KPR Jelenia Góra 30-23. W tabeli prowadzi Pogoń z drobkiem 32 punktów, 31 ma MKS Lublin, Zagłębie Lubin 30 punktów, 29 ma Start Elbląg. Na 5. miejscu Wistal Gdynia 27 punktów, 23 ma Energa AZS Koszalin. Nasz zespół na 6. pozycji, 7. miejsce ma Piotrkowia 18 punktów, 17 ma AZS Łączpol AWFIS Gdańsk, 12 Ruch Chorzów, 11 Olimpia Beskid Nowy Sącz, 6 UKS PCM Kościerzyna i 2 punkty KPR Jelenia Góra. Program 21. kolejki w najbliższy weekend Energa AZS Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Wistalem Gdynia. KPR Jelenia Góra podejmuje UKS PCM Kościerzyna, Ruch Chorzów zmierzy się z Pogonią Szczecin, Olimpia Beskid Nowy Sącz zmierzy się z Zagłębiem, Start podejmie Piotrkowie, MKS Lublin podejmować będzie AZS Łączpol AWFIS Gdańsk. W najbliższej kolejce rywalem będzie Wistal Gdynia, zespół, w którym występowałaś, zespół, który... No trzeba powiedzieć, no, nie jest to najlepszy sezon w wykonaniu tej drużyny, ale to jest zespół, który na pewno nie można lekceważyć i to jest ekipa, która na pewno będzie się wbiła o medale w tym sezonie.
Myślę, że mecze z Wistalem zawsze tutaj w Koszalinie, tak jak widziałam, zawsze należały do takich zaciętych meczów i myślę, że to też będzie taki zacięty pojedynek. Gramy w Gdyni, one mają przewagę parkietu, ale my chyba jesteśmy bardziej doświadczone, jeżeli chodzi nie o całą drużynę może, ale o poszczególne jednostki. Tam dziewczyny są młode i zdarza im się popełniać bardzo dużo błędów. I myślę, że to musimy wykorzystać i wyprowadzić z tego bezpośrednie kontrataki i to może być taka nasza broń na nie. Tak, przypomnę tą czkawkę, tutaj 7-1 prowadziłyście w pierwszym spotkaniu i za chwilę się zrobiło 8-7 dla Wistalu. To też jest taki zespół nieprzewidywalny. Raz góra, raz dół. Ma takie spore wahania, jeżeli chodzi o całe spotkanie. Wy też musicie w tej chwili chyba nad tym popracować. Tak, szczególnie po tym meczu z Elblągiem troszeczkę zostało nam chyba właśnie tego w pamięci, że robimy takie głupie błędy i tego trzeba jak najszybciej się oduczyć. A jeżeli chodzi o tamten mecz z Gdynią, bardzo dużo bramek rzuciła nam Ola Zych i myślę, że jeżeli teraz będziemy grać przeciwko Gdyni, to może się zdarzyć, że weźmiemy na plusa albo ją, albo może Monikę Kobylińską, która ma rewelacyjny sezon, zagrała fantastycznie na mistrzostwach i na pewno to będzie pierwszoplanowa postać na prawym rozegraniu na początku, ale zobaczymy, jak jej pójdzie. Myślę, że na to trzeba się uczulić, bo to są dwie zawodniczki, które są naprawdę groźne. No nie zapominając oczywiście o bramkarce, no ale to jest inna sprawa. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu tam w zasadzie iluzoryczne są szanse na to, żeby przeskoczyć Wistal. Oczywiście, jeżeli wygracie dwa spotkania, Wistal przegra mecze i musicie wygrać bezpośrednie dwa mecze z Wistalem, no to wtedy jest szansa na to, żeby wskoczyć na piąte miejsce. Jeśli się nie uda, to z drugiej strony to wy będziecie tutaj rozdawać karty i zastanawiać się nad tym, z kim najlepiej było zagrać się w playoffach, bo tak naprawdę chyba przewaga psychologiczna wcale nie jest tutaj przy kwestii startu czy Wistalu, a właśnie Zagłębiu Lubin. Tak, bardzo dobrze nam się gra z Zagłębiem. Ja osobiście również lubię taki typ przeciwnika. Grają bardzo mocno w obronie, grają bardzo wysoką obronę, co ułatwia chociażby skrzydłowym zdobywanie bramek, ponieważ często te piłki do nas dochodzą. I ja osobiście, tak jak powiedziałam, nie chcę kalkulować i nie chcę wybierać przeciwnika. Mam nadzieję, że ten przeciwnik, który nam się przytrafi w pierwszej tej rundzie playoffów, będziemy miały szansę go pokonać i go pokonamy i wejdziemy do tej czwórki. Przed nami troszeczkę odpoczynku od piłki ręcznej. Koszykówka. W miniony weekend Tauron Basket Liga pauzowała, bowiem był finał Pucharu Polski. Wyniki z tego finału Pucharu Polski, a także zaległych i meczu rozegrane awansem Tauron Basket Ligi. Podsumowanie tego, co się działo w miniony weekend właśnie w koszykówce. Większość zespołów Tauron Basket Ligi pauzowała, bowiem w ten weekend odbył się turniej finałowy o Puchar Polski. Rywalizacja odbyła się w Dąbrowie Górniczej. Pierwszego dnia zawodów odbyły się mecze ćwierćfinałowe. Rosa Radom wygrała z Polskim Cukrem Toruń 67-65. Energa Czarni Słupsk wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 71-69. Stelmet rozbił Asseco Gdynia 86-62. Anwil Włocławek wygrał z Polpharmexem Kutno 75-66. Następnego dnia odbyły się półfinały. Rosa Radom wygrała z Energą 81-70. Stelmet pokonał Anwil 87-59. Finał rywalizacji nieoczekiwanie wygrała Rosa Radom. Pokonała Stelmet Zielona Góra 74-64. Tym samym Rosa została zdobywcą Pucharu Polski. Odbyły się również zaległe spotkania Tauron Basket Ligi. Siarka Tarnobrzeg przegrała we własnej hali z Turowem Zgorzelec 80-94. King Wilki Morskie Szczecin w ramach 29 serii wygrały ze Śląskiem Wrocław 89-64. Oto tabela. Na czele Polski Cukier Toruń z drobkiem 39 punktów, 38 ma Stelmet, 37 Anwil, 36 Rosa, 35 King Wilki Morskie Szczecin, po 34 Energa Czarni Słupsk i Polpharmex Kutno, 33 punkty ma Asseco Gdynia. Dolna część tabeli, 33 punkty ma AZS Koszalin, 32 MKS Dąbrowa Górnicza, 31 Turów Zgorzelec, 29 Stal, 27 Polpharma i Tref, 26 Śląsk, 25 Siarka i 24 punkty Start Lublin. W
ten weekend odbędzie się 21. kolejka spotkań. Polfarmex Kutno rozpocznie rywalizację z Polfarmą Starogard Gdański. Polski Cukier Toruń podejmie King Wilki Morskie Szczecin. Start Lublin podejmuje Śląsk Wrocław. Tref zmierzy się z Energą. Anwil podejmie AZS Koszalin. Zapowiada się ciekawa konfrontacja. W pierwszym meczu o zwycięstwo akademików przed własną publicznością. Faworytem drugiego meczu jest Anwil. Stelmet zmierzy się z Siarką, Polfarmex z Turowem. Stal podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Rosa rywalizować będzie z Asseco Gdynia. AZS Koszalin pozyskał nowego gracza, jest nim Australijczyk Cameron Gleedon. Jest to 26-letni koszykarz, mierzący 196 cm wzrostu. Gleedon grał w lidze akademickiej w Stanach Zjednoczonych na uczelni Concordia Irvine. W 2012 roku podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z drużyną Kyrenes Taipans. W lidze australijskiej zdobywał średnio 12 punktów na mecz, 4 zbiórki i 2 asysty. Nowy nabytek AZS-u zadebiutuje w starciu z Anwilem. Powołanie do kadry Polski. Rozmawialiśmy tutaj nie tak dawno, że liczysz na to, że trener Kim Rasmussen dojrzy twoją dobrą formę i w zasadzie dojrzał tą formę. No ale oczywiście jeszcze przed sobą konsultacje. No i 9 marca mecz kadry Polski. Fajnie by było zagrać w takim meczu tutaj przed własną publicznością. Oczywiście bardzo mi się marzy, żeby być w tej 16 przede wszystkim i zagrać tutaj w Koszalinie, pojechać na Węgry i przede wszystkim pojechać na ten turniej eliminacyjny do igrzysk. Ale tak jak właśnie już wcześniej też rozmawialiśmy, to wszystko będzie zależeć znowu od trenera Rasmussena. Jestem w szerokiej kadrze cały czas od początku, kiedy wróciłam do tej kadry. Ale czy będę w tej 16, to pewnie dowiem się dopiero dzień przed meczem. No to już wiemy, że są lekkie problemy zdrowotne. Czy będzie jakieś oszczędzanie w najbliższym meczu z Wisłą Gdynia pod kątem kadry, czy jednak nie? Tu trzeba się pokazać, czy trzeba zagrać? Myślę, że nie trzeba się pokazywać. Bardziej chodzi o to zdrowie, żeby ono było. I mam nadzieję, że jeżeli nie do meczu z Gdynią, to do meczu z Nowym Sączem wrócę w pełni sił. No i oczywiście na Polska-Węgry. I jak najbardziej. Mam nadzieję, że na Polska-Węgry. Polska-Węgry 9 marca, do tego czasu jeszcze mamy troszeczkę, ale już w najbliższy weekend nasz zespół zmierzy się na wyjeździe z Wisłem Gdynia. Mecz bardzo ważny w kontekście rywalizacji o fazę play-off i o rozstawienie przed tą fazą. Fajnie by było, żeby nasz zespół wygrał to spotkanie, a jak będzie, dowiemy się w najbliższą sobotę. Oczywiście relacja z tego spotkania w najbliższej Ekstraklasie za tydzień. Moim Państwa gościem była dzisiaj Katarzyna Kłodziejska. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.